zabić. No i co, lecimy z nim, zobaczymy. I czy... Zabiłem! Zabiłem! Siema, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj zagrałem na Box PvP na Mindstar.pl i zabiłem najlepszego gracza. No i jak mi się to udało zrobić, no i jak to wyglądało, oglądajcie ten odcinek oczywiście do końca. Strzelcie suba z dzwonem, łapę w górę, no i co? Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, a dzisiaj wam jeszcze wylosuję $1000 na tryb Box PvP. Wystarczy zostawicie suba z dzwonem, łapę w górę i napiszecie swój nick w komentarzu. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema, z tej strony Krzysimir, no a dzisiaj jesteśmy oczywiście na Mindstar.pl na trybie Box PvP. A dzisiejszy plan jest taki, że będziemy chodzić dużo 1v1 z graczami, żeby się zbogacić, no bo gracze mają dobre itemki, no i zazwyczaj wypada z nich mieczyk. No i jak mamy taki mieczyk, to go sprzedamy na rynku i zobaczymy, ile się kasy zdobędziemy, jaka będzie fajna klepa, no i czy się wywalimy, więc oglądajcie odcinek do końca. No i ja już zacznę pisać, kto chce ze mną 1v1. Dobra, widzę, a więc może zacznę od pisania, kto chce 1v1 MSG. Pisać od razu jaki miecz. Ja 11. Dobra, widzowie, napiszemy tak, żeby pisali jaki mają miecz. Ja mam mieczyk 11, więc zobaczymy jak to nam pójdzie, ale najpierw musimy wywalić cały ten syf, oczywiście tutaj do kosza, więc sobie to szybko wywalamy jakieś niepotrzebne tutaj itemasy, więc sobie to szybko pyk. Dobra, widzowie, już znalazłem jakiś parę osób, jakiś fantastyczny pisze, ale napiszemy do Rejek, bo mi pisze. Dawaj H4. H2, lewa linia i zmieniamy szybko sektor, pyk, H2 i lecimy szybko tam od razu na prawo. Dobra, widzowie, ja pokazałem temu Rejkowi, że przeciął tutaj, o, elegancko, widzowie, i zrobimy teraz tak i że bez klat, no i to będzie dobre, tylko, o, zobaczymy, on ma set Snorlaxa, tylko nie wiem jakie on ma perki i zobaczymy, czy udało się go zabić i prawie się udało, tylko musimy tutaj na pewno uważać, bo już tutaj podbiegał. Nie wiem, widzowie, czy on chce się ze mną bić, czy po prostu uciekł. Napiszemy tak, Rejek, co? Rejek nas, widzowie, chyba zignorował i po prostu się przestraszył, więc po prostu z nim nie będziemy się klepali i znajdziemy nową osobę, ale pamiętam, że jak ten fantastyczny do nas pisał. Dobra, widzę, znalazłem ziomka z 12, tylko czy uda nam się go tutaj oczywiście zwabić, no to nie wiem i nie wiem, czy nas nie oszukał i nie mam, powiedzmy, gorszego miecza, chyba że to jest, nie wiem, jakiś Steve. Zobaczymy, widzę, piszemy tutaj elegancko, że H3 lewa linia, tylko on tu idzie. Jest tutaj ten ziomek i ma on faktycznie taki mieczyk, więc pokazuję mu, żeby za nami leciał. On może nam dać niezłe bomby, ale ja też mam trochę lepszego seta, bo mi z Lucky Blocka wyleciał. Taki, no, odbierałem ostatnio Lucky Block i mi tak poleciało, więc no, zobaczymy, czy uda nam się go zabić. No i mam nadzieję, że na pewno, bo kurde, przygarnąłem z niego taki mieczyk. Nie wiem też, jakie on ma perki. No, widzę, ja się z nim leję. Zobaczymy, czy uda nam się go zdropować. On tam dostał uleczenie. I widzowie, zabiłem! I udało nam się zabić, zaryzykowałem i to bardzo zaryzykowałem i mamy z niego mieczyk Squidta i teraz się mega cieszę, bo naprawdę, widzowie, normalnie z nim pisałem, że lewa linia, H3 lewa linia, oddasz, no nie wiem, widzowie, możemy z nim pójść na Discorda i się z nim jakoś targować, ale widzicie, widzowie, zaryzykowałem, on dostał uleczenie i ja też już powoli w siebie trochę zwątpiłem, ale wiedziałem, że mam totem i ten totem dużo daje, tylko jest drogi aktualnie. Mieczyk na plus, to pomyślcie, co będzie w tym odcinku się działo, więc jak mamy mieczyk Squirta, jeszcze najlepiej jakbyśmy sobie dzisiaj zrobili jakiś perk. Ale widzę, mamy taki mieczyk Squirtla, więc na serio jest mega dobrze. Zobaczymy, jakie on ma części. No, on miał chyba buty jakieś fajne, które mu oddało. No i na pewno fajne części też, oczywiście. Tutaj mamy cały set zapasowy, to też mamy lepszy secik, oczywiście. Widzę, ja takiego seta sobie tutaj odłożę, tego Dragonite'a, a to sobie weźmiemy, widzę, bo to, co się dziś teraz stało, on był strasznie taki, no, niepewny siebie. Ej, ten fantastycznie bił. Ta, daj mi jedną minutę. I teraz jeszcze jak zabijemy kolejną 11, to będziemy się tak zbogacali. Jedna minuta. Napiszę mu tak, pyk. I więc idziemy to teraz szybko sprzedać i zobaczymy. Mam nadzieję, że też się nie wywalimy dzisiaj, bo to jest, no widzę, nasz cel, żeby dzisiaj nie paść, ale też się mega dużo dorobić. No i nie ma żadnego, widzicie tutaj Gengara na rynku. A skoro jest tutaj cena, o kurde, no to tak powiedzmy, chodzi, nie, chodzi chyba bania Starlaxa tak za 100, więc ja bym to wystawił tak za 270. To jest dobra cena, myślę, że się sprzeda. I teraz zobaczymy inne rzeczy, więc spodnie na przykład tutaj mamy za 150, więc wystawiamy, nie wiem, za 120. Ej, to spodnie po ile chodziły?
Spodnie mamy tutaj za... O kurde, dobra. Dobra, widzowie, a teraz czas wystawić klatę. No i zaraz wystawimy co? Na co wszyscy czekają, czyli ten mieczyk, nie? Więc ach, open, wchodzimy sobie tutaj i zobaczymy, ile kosztuje mieczyk. 680, to stawimy za 640, bo to jest... No ja tak zawsze widzę, daję mnie, żeby mi się po prostu, aby mi się to sprzedało, że nie będę się targował o jakieś tam grosze. Widzowie, a więc piszemy teraz do tego fantastycznego H2 lewa linia. Piszemy do niego tak i zobaczymy, widzowie, czy on w ogóle... też polegnie od nas. Mam nadzieję, że tak, więc szybko lecimy pyk. Szybko robimy tak i zobaczymy, czy on tutaj już jest. Fantastycznie, no powinien tutaj być i jest tutaj, więc lecimy, pokazujemy, żeby leciał za nami. Ja mam mega dobrego seta, widzę, jak widzicie. No i co, może dzięki temu setowi uda nam się jeszcze coś tutaj ugrać. Fajnie byłoby, tylko on jest w jakimś klanie. Ja mu napiszę, że bez klat, ja mu napiszę, że bez klat, bo wolę bez klat oczywiście. I kurde, najgorzej, że on ma tą elytrę w drugiej. To jest jedyny minus, ale spróbujemy go zabić. Dobra, widzę, ja sobie daję dwa łeby na łeb, żebym nie mógł mnie zabić. Jeszcze ten rejek cały czas podlatuje, więc to jest jedynie słabe, ale próbujemy go zdropować, bo to się nam uda. Ja mu daję cały czas niezłe bomby i prawie udało nam się go zabić. On już miał na serio mega mały, na chwilę ucichłem, nic do was nie mówiłem, jak zwróciliście uwagę. No ale kurde, właśnie się strasznie skupiłem za bardzo, bo nie chcę się bardzo też wywalić. Sobie nawet nie postawiłem łeba na głowę, tylko mógł mnie na chwilę jeszcze hitać. No widzę, bardzo dużo ludzi ogólnie też tutaj podlatuje, więc musimy być ostrożni. Widzę, więc ja sobie dałem dwa łeby szybko, ale ja mam oczywiście też totem, więc totem to mi na pewno dużo daje, więc ja mu pokazuję, żeby leciał po prostu za mną. Dobra, widzę, lecimy w inną miejscówę, zmieniamy szybko, żeby leciał po prostu oby za mną i to już będzie, ej, dobra, ja mam fajną. O kurde, no i nie, bo ziomek tam kampi. No, dobra, tutaj, pyk, pyk. Dobra, widzę, więc zrobimy po prostu tak, no i zobaczymy, czy uda mi się go zabić. No i co, lecimy z nim, zobaczymy i czy... Zabiłem, widzowie, widzieliście tego hita w ostatniej sekundzie i znowu ten Pietruszka, widzę. Mogę wam opowiedzieć szybką historię o panu Pietruszce, który właśnie tutaj podleciał. I to jest ten Pietruszka Sigma, ten, no, Pietruszka, widzę. Grałem z nim w gildii, poszedłem w Joana i zabiłem ziomka w ostatniej chwili. I pamiętam, miałem pół serca bez klaty i szybko ten łeba, a on chciał mnie dobić. I po prostu, no, był zdrajcą, więc ja od teraz nie lubię Pietruszki Sigmy na BotPipi. Więc sprzedały nam się itemy, jak widzicie, ukośnik money, mamy 919 hajsów, więc elegancko, mam miecyk Gengarka i tutaj różne itemy, więc za serio mega dobrze się dzieje. I zabiliśmy kolejnego Gengara, więc jest mega dobrze i napiszemy tak, rozwalcie za Eziaku, jaki miecz? Ziomek pisze tak, ja mam widzę, napisałem jaki miecz, rozwalę cię Jaku, jaki miecz, on dwa, a co? I ja myślę, że on sobie błąd ma pewnie, no a on, no miecz dwa, no to podziękuję klepy z mieczem dwa, bo to byłby free ranking, a ja dzisiaj chcę się wzbogacić, a więc wystawiamy kolejnego Gengara na rynek, zobaczymy, za ile tutaj chodzi, 779, wystawiamy za 730, bo już tamte się sprzedały, więc szybko korzystajmy z tej chwili. A dobra, tą elytrę zostawię, może mi się przyda, takie dobre elytry, bo jakoś one pewnie dużo nie kosztują, a mi się mogą bardzo przydać. Weźmy sobie też jakieś łeby, odłóżmy niektóre. Widzę, mamy tutaj banie Gengara i chyba ona nie chodzi tak dużo, więc wystawmy ją za 150. Tamtą też weźmy z rynku i wystawmy znowu za 150 i lecimy z kolejną osobą 1v1. Mam nadzieję, że uda nam się teraz kogoś lepszego zabić, więc napiszemy tutaj elegancko znowu, kto 1v1. Teraz widzowie, ja nie wiem, czy sobie nie kupię tutaj klaty Bulbuzaura za 625, no bo ja bym się na taką skusił oczywiście, no bo po prostu chciałbym mieć już po prostu tego full seta, bo mam to i fajnie bym miał po prostu jeszcze tamto zrobione, więc zobaczmy, ile ten Bulbuzaur tutaj pyk i tutaj tyk, więc to nam daje 48, więc elegancko, raz, dwa, trzy i tutaj usuwamy i teraz kosztuje 3 koła, więc bardziej się oczywiście opłaca kupić z rynku, więc widzę, to jest też ten moment, kiedy robimy sobie o wiele lepszego seta i już oczywiście mamy takiego secika. Teraz widzowie, jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz, bo nie mam jeszcze żadnego perku zręczności, więc robię na 50 i to jest klasyczne, nie udało mi się, więc to jest problemitos, ale sprzedało mi się coś, więc tyle dobrze. Napiszemy, o, jakiś ziomek z 10 sezonu Lambiana, więc chyba po prostu z nim nie idziemy. Szkoda, że mi nie siadł perk, bo byśmy już mieli 50, 20, 30, 30, no ale tak czasem bywa. Lambiana, Kejrek 1v1, napytamy się go tak, no i zobaczymy, widzę, co on nam odpisze. Mam nadzieję, że kurde, dobra, napiszemy Kejrek
playerach DC, bo kurde, chciałbym, żeby on po prostu gadać, żebyśmy mogli lepiej się z nim poklepać, bo aktualnie nagrywam odcinek, no i on pisze, że mogę bić, więc jakbyśmy go zabili, bylibyśmy mega zona plus, ale musiałbym uważać. Mógłbym z nim pójść w sumie bez klaty i bez bani, tylko on też ma pewnie dużo totemów, więc to też mógłbym się w sumie tego obawiać, więc on może mieć 3-4 totemy w pasku, albo, o kurde, widzę, totemy staniały, to ja sobie mogę ich troszkę, a nie, nie staniały jednak chyba, jednak nie, chyba jednak cały czas ta sama cena, 8, tak, $500 kosztują, więc elegancko. Nara, widzę, ja idę z tym Keirechem, mam Viana, jest to najlepszy gracz aktualnie na serwerze, weź tylko tego, że się chociaż nie wywalimy od najlepszego gracza, no i co, idziemy na oddawane, co ty na to? No, trzeba sobie być dobra. Ja się boję, że ty mi nie oddasz, ale dobra, lecimy. Zabiłem! Tak! Padłem, Krzysiu. Gratuluję. Dobra, Krzysiu. oddam ci, będę honorowy. No ja honorowo. Ja pierdzielę, tak udało nam się! Co to się stało, że zabiłem najlepszego gracza, nie? I to mieczem Squirtla, oddam ci mieczek. Nie będę Krzysiu, taki. A masz seta? Mam Squirtla i banie Charizard. A właśnie ja się, właśnie jak widziałem twój ekran, to widziałem, że masz na pasku totem, co nie? I ale się nie używałem go, bo wiesz. Kurde, co to się... Było niehonorowo tak naprawdę. No to, dobra, mega giz. Ale chociaż wiesz, że jestem legitny i pyk Keirek wymiana. Kurde, w sumie bym zostawił sobie taki mieczek. Dobra, masz? No, czekaj, zawsze. No nie wiem, to tak kusi. Dobra, widzę, możecie napisać w komentarzach, co wy byście zrobili, czy oddali, czy nie. Ja tam oddaję. A, jeszcze set, dobra. A mogę sobie Charizarda banie zostawić? Nie, bo chcę mieć pierwszą topkę. A, dobra. Wiesz, bo mi ta bania daje topkę. To. Możesz sobie wziąć 13 banie, jak chcesz. O, no to git. A ja sobie wezmę resztę. O to? No, tak. Dobra, pyk. I siekierkę jak masz, 5-3. Masz? Siekierkę? Czekaj, to ja ci zaraz dam moją jakąś, bo ja nie złapałem siekierki. Ale jakiego ja takiego hita w locie trafiłem? Ja... Ty, a totem, Krzysiu? A totem jest mój. Totem jest mój. Totem jest mój. Mogę ci teraz kaski. A masz... A to możesz rzucić 300 dolków, to sobie kupię totem akurat. Dobra, to ci rzucę 300 dolków. No dziękuję, Krzysiu. Idealnie. No jest G. No akurat fajny odcinek jeszcze wleci, więc ja wam widzę, dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i co? Siema!